Witajcie, moi drodzy, Kaczma z tej strony, Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla Was recenzję gry Sniper Elite, gra planszowa. Sniper Elite, gra planszowa jest grą opartą na znanej grze wideo, w którą ja niestety nie grałem, więc nie będę tutaj podchodził do tego tematu z punktu widzenia kogoś, kto zna oryginał. Jest to gra z gatunku jeden kontra wszyscy, gdzie jedna osoba ma jakieś zadania do wykonania, a wszyscy pozostali się, że tak powiem, zbierają przeciwko tej osobie. Dodatkowo jest to gra z gatunku ukrytego ruchu, czyli ta jedna osoba się chowa przed resztą i ta reszta próbuje ją znaleźć. Jest to gra, która w tej chwili, jak to oglądacie najwcześniej, ciągle trwa przedsprzedaż na stronie sklepu Ogry Games. Ogry Games jest wydawnictwem, które przekazało mi tę grę do recenzji, za co bardzo dziękuję. A Wam, słuchajcie, jeżeli chcecie poznać zasady, to bardzo gorąco Wam polecam moją wideoinstrukcję. Link do wideoinstrukcji znajdziecie w opisie. W opisie znajdziecie w razie czego też link do przedsprzedaży. Tutaj natomiast sama recenzja. Na dzień dobry jeszcze chciałem Wam tylko powiedzieć, że jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to witam Was bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie o tam kliknięciu tego przycisku subskrybuj, jeżeli Wam się podoba, co tu się dzieje. Możecie również dać mi takiego kciuka w górę na zachętę i możecie też kliknąć dzwonek, żeby być na bieżąco ze wszystkimi moimi materiałami. Teraz przejdźmy do omówienia gry Sniper Elite, gra planszowa. Na wstępie powinienem powiedzieć, że ja nie jestem gigantycznym fanem gier z ukrytym ruchem. Jest mało tego typu gier, które mi się spodobały, ale troszkę ich jest, więc nie jest tak, że jestem wrogiem, ale nie jest to tak, że to jest mój ulubiony typ gier i po prostu go wyszukuję za każdym razem. Po kolei jednak, słuchajcie, przejdźmy przez informacje pudełkowe. Od 1 do 4 graczy. Tak, ta gra z ukrytym ruchem ma tryb solo. I nawet go przetestowałem, słuchajcie. I powiem Wam, że jest fajnie, tylko to jest zupełnie inna gra. To jest dla mnie... No w grze jeden kontra wszyscy chodzi o to, że muszą być ci wszyscy. Chodzi to napięcie, ten dreszczyk emocji. To jest jakby, wiecie, no mechanicznie, no to okej, okay, to dużo... To nie mówię, że ta gra to jest coś nie tak, nie jest nie tak mechanicznie, dlatego ten tryb solo mi się podoba, okej. Okay. Mogę w niego zagrać. Tylko, że mówię, no ta strona mechaniczna tego typu gier to jest jedno. Oczywiście to musi działać, to musi być zgrane, spięte, wszystko tak, na ostatni guzik, pewnie. Ale ta druga strona to jest właśnie ta gra nad stołem, to odczytywanie siebie, to patrzenie na reakcje, to wiecie, czy czytanie, wiecie, gestykulacji, mowy ciała. To jest jakby cała druga sfera tych gier, której no wiadomo nie ma w trybie solo, więc jakby ten tryb solo jest troszkę zabawny, bo pomimo tego, że działa, że nawet jest, ja bardziej na to patrzę jak takie, wiecie, takie wyzwania, ale nie, że gram w Sniper Elite grę planszową. Nie, nie, ta gra naprawdę ma tutaj, że tak powiem, ma smaczek dopiero przy większej liczbie graczy. I co jest ważne, naprawdę się dobrze skaluje, uważam. To nie jest jedna z tych gier, gdzie jest jeden kontra wszyscy, gdzie jak po tej stronie wszystkich jest nas, nie wiem, jest im mniej, tym lepiej, bo wtedy mniej jest czekania na własną rundę. Nie, ta gra jest ogólnie na tyle, że tak powiem, zwarta, że tak powiem, nie jest potrzebnie rozwleczona, nie jest niepotrzebnie, nie ma niepotrzebnie nie wiadomo ilu zasad, nie trwa na tyle niepotrzebnie długo, że naprawdę każdy, nieważne ile jest osób, zawsze te osoby grające po stronie obrońców zawsze mają poczucie, że coś zrobili, sprawdzali, czytali, tutaj starali się rozszyfrować, gdzie się poruszył, gdzie idzie i tak dalej. Więc to mówię, są takie przykłady, ostatnio recenzowałem grę Terrorscape. No i tam jest coś takiego na początku, jak się gra, że tak powiem, pierwsze parę razy w tę grę, że no te osoby, które są ocalałymi, no to tak mają poczucie, jak jest ich tam za dużo, to wtedy jeden ocalały, tura jednego ocalałego nie jest jakaś taka super ekscytująca, nie zawsze. A tutaj nie, tutaj wszystko miało sens, wszystko było po coś, każdy wiedział, co ma robić i jakby, przepraszam, i jakby nie było takiego poczucia, że ja marnuję czas. A mimo wszystko w każdym tym wariancie, na dwie osoby właśnie chociażby, też się to bardzo sprawdza. Więc jeśli chodzi o skalowanie, jest naprawdę dobrze. Dalej, co tu mamy z informacji pudełkowych? 14+, może tematyka, no naziści, żołnierze, zabijamy ich. Prędzej o to chodzi. Plus ja wiem, że w tej grze wideo chodzi, też tam były takie... Ta gra wideo była dla dorosłych, no bo tam były te takie animacje, jak snajper kogoś trafiał, gdzie tam było widać organy i tak dalej. Tego niestety tu nie ma. Tego aspektu, więc jeżeli na to liczyliście jako fani gry Sniper Elite, no to niestety muszę Was rozczarować. Chyba, że w jakimś dodatku, o czym nie wiem. Ale generalnie niestety tego tutaj nie ma i myślę, że to może dlatego wynika. Plus no tutaj nawet jest napisane na to Children Story i wtedy trzeba to oznaczyć jako wiek 14+. Czas gry 45 minut. Na spokojnie. Myślę, bardzo dobrze oszacowanie. Wykonanie. Bardzo ładne. Podobają mi się figurki, podoba mi się plansza, wszystko jest tu bardzo czytelne, uważam, ale aż się dziwię, że na to zwrócę aż taką uwagę,
ale cholernie mi się podobają żetony i elementy tekturowe. To jest taka gruba tektura na tych żetonach, że dla mnie to powinien być standard, jeśli chodzi o tekturowe elementy w grach planszowych. To powinien być standard. Do tego stopnia mi się spodobało to, że napisałem do Jacka z wydawnictwa Ogry Games, pozdrawiam, z pytaniem, słuchaj, czy to będzie tak samo dobrze wyglądało w wersji polskiej, czy to jest tylko, czy tylko anglosasi mają tak fajnie, a powiedział, że nie, nie, druk jest wspólny, międzynarodowy, więc standard będzie ten sam dla wszystkich. Więc bardzo mnie to cieszy i naprawdę wydawcy zewsząd, wszędzie, gdziekolwiek, kiedykolwiek, uczcie się, to powinna być taka tektura zawsze i wszędzie. Ja wiem, że to nie jest pewnie, to jest droższe oczywiście, ale myślę, że gracze by mogli dopłacić troszkę więcej do gry, wiedząc, że dostają taką konkretną tekturę. Nie ma tu za dużo elementów, bo to nie jest nie wiadomo jak duża gra, ale więc nie mogę więcej powiedzieć. Mówię, ładne figurki, dobrej jakości karty, dobrej jakości tektura, bez problemu zmazująca się tutaj ta plansza, te plansze dodatkowe dla snajpera, więc naprawdę nie mam tutaj nic w wykonaniu do zarzucenia. Bardzo, bardzo na plus. Sama gra. Jestem na tak. Bardzo mi się podoba. Dlaczego? Bo tak jak mówiłem, nie jestem wielkim fanem ukrytego ruchu, ale w tej grze jest coś, czego ja nie miałem w innych grach. Nie grałem oczywiście we wszystkie gry z gatunku ukrytego ruchu, nie grałem na przykład w Spectre Ops, a tam akurat też chyba byłoby to, o czym właśnie chcę wam powiedzieć. Czyli takie poczucie skradania się. To jest coś, co mi bardzo leży. Bardzo lubiłem w grach wideo, no mówię, no w to nie grałem akurat, ale na przykład w gry wideo typu... The Last of Us, Uncharted, ja wiem, że to nie są gry standardowe, to nie jest ten, jakieś były takie gry, kurczę, zapomniałem, taka Metal Gear Solid, czy jakieś inne takie gry wideo, które są właśnie znane z tego, że tam im mniej hałasu robisz, tym lepiej się skradasz. I podobało mi się to w ostatniej części Uncharted, właśnie było tak, było dużo opcji do skradania się i ja to uwielbiam, to jest takie emocje, taki smaczek daje, że szkoda gadać. I w większości, w każdej grze z ukrytym ruchem, w którą grałem, z wyjątkiem może ostatnio właśnie Terrorscape, na przykład, nie wiem, w Narcos, w Listy z Whitechapel, to wszystko było takie, jakby to powiedzieć, to było przemieszczanie się z miejsca na miejsce, ale nie było takiego poczucia, że naprawdę ja na palcach tutaj próbuję się coś tam delikatnie, wiecie, po prostu przemknąć pomiędzy, nie wiem, jednym tutaj, widzę, ktoś gdzieś przeszedł, ja przemknąłem gdzieś tutaj, żeby się schować za drzwiami. To jest w tej grze obecne i to bardzo. Nie ma tego, mówię, nie ma takiego, wiecie, poczucia, że wiecie, niby uciekłem, ale tak naprawdę przejechałem na drugi koniec miasta. Czy przeszedłem dwie przecznice dalej, jak w Listy z Whitechapel. Tylko, albo wiecie, przez kilka państw w Europie, jak w Drakuli. Nie, tutaj faktycznie jest to poczucie, że ja się skradam po bazie wojskowej, wiecie, przyczajam się, celuję, strzelam, no i teraz muszę uważać, żeby nie narobić za dużo hałasu. Czasami mi się uda, czasami nie. Nie wszystko jest tu zależne ode mnie. Naprawdę jest to kapitalne. Kapitalny ten klimat. Mówię, nie wiem, ile to daje klimat gry, ale z tego, co czytałem o tej grze, wydaje mi się, że całkiem nieźle. Bardzo dobrze to daje klimat właśnie tego, co powiedziałem. Skradania się, strzelania z daleka i realizowania celów. To jest super. Więc tym, moim zdaniem, ta gra bardzo dużo wygrywa. Podoba mi się, wiecie, no są te dwie plansze i to jest fajne, że mam takie dwie różne opcje. Powiem szczerze, że nie wiem jak z regrywalnością. Tutaj musiałem troszkę jeszcze w to pograć, ale wydaje mi się, że jest ok, bo mówię, to nie jest jakby te cele, które się tam realizuje. To nie jest tak, że to jest nie wiadomo jaka fabularna tutaj, co ja wziąłem do ręki w ogóle. To nie jest jakaś tam fabularna tutaj zagrywka. To jest dosyć mimo wszystko, wiecie, to chodzi o to, żeby po prostu dostać się na konkretne miejsce i po prostu wykonać akcję, tak? Więc jakby klimatycznie i fabularnie tutaj nie ma, to, że tak powiem, nie ma ani klimat, ani fabuła nie mają za dużego wpływu na regrywalność jako taką. Natomiast po prostu chodzi o to wyzwanie i to, a to jakim wyzwaniem będzie realizacja tych zadań, no to z kolei zależy od waszych współgraczy i na ile dobrze będą ze sobą współgrać, na ile będą, wiecie, na ile będą dobrze odczytywać, rozszyfrowywać tutaj to, co robi nasz przeciwnik. Jeżeli zobaczycie, że nagle zagrał kartę, nie wiecie, co tam jest na tej karcie, no i za chwilę dostaniecie jakąś informację i teraz ta informacja, co macie teraz z ostatnią informacją, którą dostaliście, jest troszkę coś nie tak, więc coś było na tej karcie, co on mógł zrobić, że totalnie gdzieś tam wam pokomplikował plany i czytanie jego ruchu. Więc o to w tej grze chodzi. Więc moim zdaniem tutaj nie ma aż takiej, wiecie, to nie jest aż, to nie musi być tak, że wiecie, że chodzi mi o tą regrywalność, tak, że to nie jest tak, że zagracie dwa razy i już wiecie wszystko.
No bo nie, no bo każda gra będzie inna, bo będziecie grali w innym składzie, będziecie grali, wiecie, każdy będzie próbował nowych taktyk, nowej strategii, nowych przedmiotów, to będziecie, inaczej będzie to rozmieszczone na tej planszy, więc z tego względu te rozgrywki będą inne, więc troszkę się może o to martwię na początku, ale też powiem wam tak, podstawka w tej chwili w przesprzedaży jest w bardzo dobrej cenie, wręcz z dodatkami ten zestaw Deluxe, to jest ciągle moim zdaniem jak na taką grę bardzo dobra cena. Więc słuchajcie, mówię, osoba, która nie zna gry Sniper Elite, mówię wam, gra o tematyce wojskowej, o skradaniu się z ukrytym ruchem, bardzo fajny tytuł, naprawdę bardzo gorąco go polecam i no, co mogę więcej powiedzieć, ode mnie to jest bardzo solidne takie 8 na 10, nie jestem, mówię, największym fanem tego typu gier, ale jeżeli przyjdzie jakiś taki klimat, a czasami mamy wieczorem z Basią, zwłaszcza jak zapraszamy Chrześniaka, Basi i jego dziewczynę, pozdrawiam, jeżeli oglądacie, to wówczas często właśnie się takie gry wchodzą, gdzie jest jeden kontra wszyscy, ja wtedy jestem jeden, oni sobie razem grają, bo wiadomo, ale generalnie myślę, że takie właśnie do tego typu tytułów ta gra będzie w sam raz, bo mówię, daje to poczucie wyzwania, daje to frajdę, daje to satysfakcję, jak nam dobrze pójdzie, a wcale nie jest jakoś szczególnie skomplikowane, jeśli chodzi o zasady. Także to jest ode mnie tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Dzięki wielkie Ogry Games za przekazanie mi gry. Wam, moi drodzy, przypominam, że jeżeli chcecie częściej, wiecie, więcej tutaj wpadać, oglądać takie materiały, to zapraszam. Jeżeli wam się w ogóle spodoba to, co się dzieje, będziecie chcieli mnie jakoś wesprzeć, to bardzo gorąco was do tego zachęcam. Nie ukrywam, że jest to dosyć mi potrzebne przy tym natłoku zadań i tym natłoku obowiązków związanych z prowadzeniem takiego kanału samotnie. Więc jeżeli chcecie mnie jakoś wesprzeć, możecie to zrobić przez platformę Patronite i dołączycie wtedy do bardzo zacnego grona moich patronów. Możecie mi postawić wirtualną kawę jako takie jednorazowe, ej, dobra robota. Albo możecie po prostu dalej oglądać, komentować, albo wspierać bezpośrednio przez YouTube. Za każdą formę wsparcia byłem, jestem i zawsze będę bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!